Siemanko, z tej strony Citrox i witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku ze Skywarsów na moim kanale. I dzisiaj standardowo jesteśmy na Craft Gamesach. Standardowo także co 500 lajków pod tym materiałem pojawi się w opisie voucher na Super VIP-a na 30 dni. Co 1000 lajków pojawi się voucher na 1000 monet na Skywarsach. A jeżeli dobijecie pod tym materiałem 4000 lajków, to w opisie pojawią się także 3 Super VIP-y na 60 dni. Słuchajcie, mamy pierwszą rękę, mamy też już tutaj itemy stałe. Mamy też dookoła nas przeciwników, także musimy być czujni, uważać na to, co robimy i jak postępują. Mam nadzieję, że nikt tutaj teraz mnie nie zepnie. O, widzę, że ten kolega ma łuk, także może nie będziemy, wiecie co, na razie ryzykowali. Nie będziemy tutaj do niego niepotrzebnie się pchali. Dobra, okej, był wcelowany. Nie udało mu się trafić, teraz skakujemy na jego wyspę i pięknie. Mamy pierwsze zabicie, mamy jego itemy, także bardzo fajnie. Tam ktoś kupuje już jakiś itemek, pewnie Super Ninja znając życie. Także wiecie co? Tak się zastanawiam, czy jest sens kupować te Super Ninja. Chyba nie, wydaje mi się, że chyba nie będziemy tego na razie tutaj robili. Czy tam radę tak wejść? Kurde, nie mogę chyba tego tak zrobić. Dobra, mamy w razie czego tutaj łuk, także ten łuk może nam się zaraz przydać, żeby go zestrzelić. Zobaczymy, jak on tutaj będzie chciał do nas doskoczyć, okej. A, zróbmy sobie tak, pach, ciachnijmy go raz, dobra. Ciachnijmy go drugi raz. Będzie próbował skakać, skacze, ciachnięty trzeci. Okej, mamy przewagę i zabity, pięknie, słuchajcie. Dobrze trafiłem go tyle razy z łuku, bo inaczej pewnie już bym zginął. Założę sobie to, co mogę założyć. Muszę poczekać, aż dostanę, aż mi się tutaj moje życie uzupełni. Mamy dwa zabicia na sam początek, także bardzo fajnie. No i zobaczymy, jak to tutaj dalej będzie się wszystko toczyło. Próbujemy zestrzelić tego gościa z łuku. Niestety mi się teraz nie udało, teraz udało mi się go trafić. Pięknie, poleciał na dół, także kolejna osoba zabita, słuchajcie. Trzecie zabicie trafia na moje konto. Zostało tutaj jeszcze dwóch graczy poza mną, także zaraz próbuję ich pokonać. Jednego już nawet widzę, drugi nie wiem gdzie jest, ale myślę, że zaraz bez problemu go znajdziemy. Fajnie, bardzo fajnie, że na sam początek taka dobra rundka nam się tutaj trafiła. Mam jeszcze i super skoczkę i mam jeszcze perełkę, także o Jezu, słuchajcie, my to w ogóle jesteśmy tutaj teraz ustawieni, dobra. Spróbuję rzucić to tak, czy on wie, że ja tutaj jestem? Myślę, że chyba może wiedzieć, chociaż nie, zobaczcie, nie był w ogóle tego świadomy. Także mamy kolejne zabicie, niech zostaną tylko Kotex, który jest na wyspie tutaj obok. Wiecie co, ja sobie użyję super skoczka, dobra. Jemu się pojawiła na czacie informacja. Okej, lecimy od razu do niego, próbuję go zabić. Nie ma chyba super ninja i pięknie, moi drodzy, 5 zabić w pierwszej rundzie, bardzo fajna arenka nam się trafiła. Dobry początek, mam nadzieję, że jeszcze 3, może 2 arenki, zobaczymy ile będą trwały, też nam się tak fajnie ułożą. Także ja szukam kolejnej mapy i widzimy się na następnej arenie. Okej, także witam was na kolejnej arenie. Dosyć szybko nam się to załadowało, także nie ma problemu. Zaraz arena będzie startowała, ja zgarniam wszystkie te początkowe itemy i będziemy próbowali od razu kogoś tutaj pokonać. Słuchajcie, strasznie lubię tą mapę. Ona nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać, bo odległości między wyspami są bardzo małe, ci gracze tak naprawdę poruszają się między tymi wyspami bardzo szybko. Tutaj jak widzicie jesteśmy już u jednego z przeciwników. Dobra, mamy łuk dzięki niemu, ale co nam po tym łuku, jak nie mamy żadnych strzał niestety chyba. Z tego co widziałem. Mamy za to tutaj jakiegoś gościa, którego moglibyśmy spróbować, wiecie co, zaatakować. Nie wiem, czy ktoś się będzie tutaj teraz na mnie czaił. Zapewne zaraz jakaś strzała albo jakaś śnieżka w moim kierunku poleci. Chociaż z tego co widzę, jak na razie całkiem spoko. Dobra, mamy kolejnego gracza do wybicia. Udało mi się go pokonać. I mamy jeszcze perełkę, co najważniejsze. Także tą perełkę zostawimy sobie może tak długo, jak tylko będzie to możliwe. Dobra, spróbujemy sobie tutaj tego gościa zepchnąć. Okej, okay, jest na dole? Czy poleciał całkiem? Nie, chyba tutaj jest gdzieś na wyspie, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, jeden koleś będzie tam szedł, także spróbujemy to wykorzystać, spróbujemy go tutaj od razu pokonać. Nie, no zabiłem go śnieżkami, słuchajcie, na to wychodzi, że zabiłem go chyba śnieżkami, bo nigdzie go tutaj nie widzę, musiał polecieć na dół, tak mi się właśnie wydawało, że coś chyba leci na dół. Mam 3 zabicia, więc wszystko by się chyba zgadzało, no i mamy kolejnego gracza nad nami, zobaczymy co on tutaj będzie kombinował. Dawaj, dawaj, skacz na dół, ziomek, ja czekam na ciebie. Słuchajcie, wiecie co? O, dobra, jest! Nie, użył Super Ninja. No nie, ja nie mam szans, jeżeli ktoś używa tego Super Ninja. No moi drodzy, nie miałem szans. Niestety robiłem co mogłem, zabiłem 3 osoby, także i tak całkiem nieźle. Więc drugą rękę mamy z głowy, zagramy sobie myślę jeszcze 2, więc widzimy się na kolejnej mapie. Okej, także jesteśmy na kolejnej arence. Mam wrażenie, jakbym chyba już na niej grał na tym odcinku, ale nie, wydaje mi się, że nie. Pierwsza była chyba trochę inna, bo druga to nie mam wątpliwości, przed chwilą nią grałem. Ale nieważne, słuchajcie, poczekajmy, aż dostaniemy nasze itemy stałe. Od razu spróbujemy zaatakować tego gracza obok nas. Dobra, mamy już itemki, mamy mieczek, okej, używamy super skoczka. O kurde, o kurde, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Słuchajcie, czy damy na tego dobić? Tak, super, udało się. Także to był piękny i
Słuchajcie, bardzo korzystny dla nas plan. Okej, ja sobie tutaj wszystko to ułożę. Jezu, tego nie mogę teraz przegrać. No po prostu nie mogę. Gdzieś tutaj jeszcze właśnie klata jego była. Enchant dosłownie wszystkie itemy. Zobaczcie, no pięknie. Pięknie nam się to złożyło. Spróbuję to wykorzystać. Mamy... Oho, mamy super ninja. O, tak. Słuchajcie, jak mamy super ninja, to już raczej bez problemu uda nam się to wygrać. Tam widzę jednego gościa. Czekajcie, tam ktoś jest, czy mi się wydaje? Aha, to jest krowa, super. Myślałem, że to jest jakiś gracz, ale to niestety tylko krowa. Dobra, tutaj mamy kolejnego gościa. Nie, wiecie co, nie będziemy się bawili z nimi. Od razu tutaj spróbujemy ich zaatakować. On chciał sojusz, ale ja tak na sojusze jestem średnio nastawiony, szczerze mówiąc. Więc nie będziemy tego tutaj robili. Dobra, spróbujemy zaraz zepchnąć tych, których się da zepchnąć. Ja teraz widzę, że chyba nikt chętny tutaj do zepchnięcia nie jest. Wszyscy teraz na mnie patrzą, zobaczcie, bo mam bardzo dobre itemy. Chyba będą się bali mnie nawet atakować. Tak mi się wydaje. Okej, tutaj już mamy dwóch gości. Słuchajcie, rzucę perełkę w niego. Jeden zabity, czy nie? Użył super ninja, dobra. Okej, ja w takim razie też używam super ninja. Zabijamy tego na pół. O kurde, chyba zabrał mi... A nie, słuchajcie, mam 400 zabójstw, nice. Dostałem tutaj achievement. No i pytanie tylko, gdzie jest ten kolejny ziomek? Tutaj u góry kogoś widzę. Okej, on będzie próbował, czy nie? Jak myślicie? Wydaje mi się, że chyba może próbować. Dobra, spróbujemy jego tutaj kilka razy strzelić, tak żeby trochę odczuł, że tutaj jesteśmy. Dobra. Okej, trafiony. Kolejny raz trafiony. Nie mam już niestety chyba żadnych strzał. Nie wiem, czy na ziemi coś tutaj leży, czy nie. Tutaj mam jedną strzał, ale nie dam rady chyba jej podnieść. No i musimy poczekać. Musimy poczekać na jego ruch. Zobaczymy, co on będzie tutaj kombinował. No tego nie da się przegrać, słuchajcie. Jeżeli ja to przegram, to ja nie wiem. O kurde. Użył super ninja. Dobra. O, fuck! Fuck, 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 fuck. Nie, nie. Przegrałem to. Źle rzuciłem perełkę. Chciałem jeszcze się ratować perełką, ale jak widzicie, no niestety mi się nie udało. Nie dało się tego przegrać, a mi się, słuchajcie, jak zwykle w takich rundach, niestety udało. Także wybaczcie, no nie dałem rady. Po prostu użył super ninja. Na super ninja tak naprawdę nie ma mocy. Chyba muszę sobie kupić super ninja jako stały itemek, ale niestety jest dość drogi, także jeszcze trochę musimy pozbierać. Nieważne, trzecią rundkę mamy z głowy, zagramy sobie jeszcze jedną do 4 razy sztuka. Zobaczymy, czy tym razem się uda. Okej, także witam was na ostatnim, słuchajcie, już arence. Bierzemy od razu wszystkie itemy. No strasznie żałuję, że nie udało mi się tych gdzieś poprzedniej. Miałem bardzo dobre itemy, trochę chyba źle je wykorzystałem, ale no nie, tak jak mówię, nie ma mocnych na super ninja. Musimy próbować mimo wszystko jakoś sobie z tym tutaj radzić. Dobra, mamy już nasze itemy stałe. Lecimy na wyspę tego gracza. Ja czuję, że on coś tutaj, słuchajcie, może mieć. No niestety, nic ciekawego. Nic, co by nas satysfakcjonowało. Także poczekamy, aż przyjdzie do nas tamten kolej z wyspy sąsiedniej. On chyba będzie tutaj próbował, tak mi się wydaje, i mam taką nadzieję. Zaraz, słuchajcie, myślę się przekonamy. Tak, leci do nas, także nie ma sensu wykorzystywać super, znaczy naszej perełki. Bo tak myślałem, czy by nie rzucić peru na jego wyspę, ale jeżeli do nas idzie, to chyba nie, to chyba się wstrzymamy. Dobra, dalej tutaj próbuję. Ja wejdę sobie zaraz do domku, jak wejdzie, to wyleję lawę i tak myślę, damy radę go tutaj pokonać. Dobra, lawa wylana, okej. On już się w niej pali, ja robię teraz tak, pach. No, nawet nie musiałem, słuchajcie, nawet nie musiałem, sam się tutaj do końca spalił. Dobra, tutaj mamy jeszcze kilku gracz, tak się zastanawiam, do kogo najpierw iść. O, zostanie zepchnięty ze śnieżki? Nie, został trafiony, ale na sam dół nie spadł jeszcze niestety. Dobra, jesteśmy tutaj teraz na jego wyspie. Czy on wie, że my tutaj jesteśmy? Tak, wie. Wie, że tutaj jesteśmy. Dobra, wbija do nas do domku, ale bez większego problemu udało mi się też go tutaj pokonać. Dwa zabicia już na moim koncie. Jeszcze trochę graczy wprawdzie tutaj jest, ale jest szansa, że uda nam się to jakoś ogarnąć. Mam taką nadzieję. Dobra, tam się też chłopaki powybijają. No i zostały 3 osoby. Wszystkich tych graczy tutaj widzę. Jeden jest tam, drugi jest tam, także mam przynajmniej pewność, że nikt za mną tutaj się nagle nie pojawi. Chociaż może jak będzie miał perełkę, jak będzie miał jakiegoś super skoczka czy coś, to nigdy nic nie wiadomo, słuchajcie. Nigdy nic nie wiadomo. Dobra. Oho, nie chciałem tego zrobić, chciałem zjeść jabłko. Dobra, tam jest ten koleś. Może jakbyśmy dali radę go jakoś tak fartownie trafić. To chyba nie mogło się udać, słuchajcie. To jest tutaj screenshot, a wiecie co, ja tak średnio jestem chętny do tych screenshotów na nagraniach. Dobra, okej, wbijamy na jego wyspę, lecimy szybciutko do tego domku. Zobaczymy, czy on będzie chciał tutaj do nas wbić. Możliwe, że będzie chciał właśnie górą, okej. Właśnie wybuchło tutaj TNT. Tutaj mamy rozwalone całe tak naprawdę szkło, ale gdzie on jest, to ja teraz, słuchajcie, nie mam pojęcia. Muszę uważać, muszę być czujny, żeby czasem mnie tutaj nagle jakoś od pleców nie zaatakował. Dobra, zróbmy sobie może coś takiego. Dobra, okej, jesteśmy już tutaj praktycznie u góry, super, on nas nie widział, także atakujemy go. No i mamy kolejne zabicie, słuchajcie. Został nam Bartek 110 do pokonania. To jest ostatni gracz w tym odcinku, ostatnia osoba, która może nam dać tutaj jeszcze zwycięstwo na tej arenie. I osoba, która właśnie tutaj teraz do nas skoczyła. Dobra, Bartek, czy będzie on próbował? Słuchajcie, czekam, aż mi się życie zregeneruje. Poczekam jeszcze chwilę, okej. O, wbija do nas.
I chyba bez problemu uda mi się go pokonać. Dałem radę. 4 zabicia, słuchajcie, także w dzisiejszym